Zacznijmy od tego, czy prawnicy w ogóle mogą się reklamować. Adwokaci, no gdzieś tam mają pewne sposoby, no ale jest to zdecydowanie utrudnione przez przepisy prawa, ale za bardzo o tych przepisach prawa na temat reklamy adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników nie będę mówił, będę mówił bardziej od strony tego, jak po prostu te przepisy wpływają na to, co możecie de facto robić, tak? I wiadomo, adwokaci muszą w ogóle działać na własną rękę. Radcowie prawni mają, że tak powiem, największe pole do popisu, tak? Ponieważ oczywiście nie może to być, przede wszystkim nie może być to nachalna reklama, są też inne obejścia, na przykład możecie sobie założyć spółkę z o.o. i wtedy możecie się reklamować dowoli, nie przejmując się, że tak powiem, o tą etykę. Notariusze i komornicy, w ogóle pomijamy ten temat, no bo oni w ogóle nie mogą się reklamować w żaden sposób, więc tutaj nie ma, że tak powiem, za dużo dyskusji. Ale zanim ogólnie przejdziemy do głównej części tego webinarium, chciałbym, żebyście zrozumieli, czemu marketing jest w ogóle ważny. Myślę, że rozmawiając z wami tutaj, prowadząc dla was webinarium i później przeprowadzę będzie sekcja Q&A i będziemy mogli sobie bardziej luźnie, że tak powiem, porozmawiać. Mam wrażenie, że rozmawiam nie tylko z przyszłymi adwokatami, radcami prawnymi, ale również z przyszłymi przedsiębiorcami. I dlaczego w ogóle zakłada się przedsiębiorstwo? Dlaczego się prowadzi firmy, biznesy? No oczywiście, dlatego że jako prawnik chcecie pomagać ludziom, tak, każdy to wie, że chcecie bardzo pomagać ludziom. Oczywiście to jest wasza pasja i tak dalej, ale przede wszystkim chcecie też zarabiać pieniądze. I w jaki sposób biznes zarabia pieniądze? Niektórzy w kontekście marketingu używają tego lejka sprzedażowego, ale ja wolę po prostu pewną formułę, która bardziej to upraszcza i w pewnym sensie bardziej uświadamia, jak działa biznes i czemu poszczególne elementy w tym biznesie są ważne, tak? Ta formuła to leady razy konwersje, razy marża, razy retencja. To jest wasz zysk brutto w biznesie. I gdzie tutaj jest marketing? Marketing to są wasze leady. Następnie wy te leady zamieniacie, czyli konwersja, w sprzedaż. Później, że tak powiem, to równanie jeszcze rośnie poprzez marżę, jaką macie na swoich produktach, usługach. No i retencja, czyli jak często potem ci klienci, których już raz obsłużyliście, będą do was wracać. I musicie pamiętać, że klient, który został już raz pozyskany i potem do was wraca, jest wart więcej od każdego kolejnego klienta nowego pozyskanego, który już nigdy więcej do was nie wróci. Więc pamiętajcie o tym, żeby dbać o tą retencję swoich klientów w przyszłości. Więc teraz omówimy formy reklamy w internecie, jakie są ogólnie dostępne. To są takie, że tak powiem, najpopularniejsze, tak, które mamy. Z tej listy tutaj nie omówię dla was tylko influencer marketingu, bo wydaje mi się, że Polska nie jest jeszcze gotowa na to, żeby influencer marketing pojawił się w branży prawniczej. No ale oczywiście mamy SEO, social media marketing, PPC, content marketing, email marketing. I każdą z tych form omówię dla was szczegółowo i przedstawię moje przykłady na to, jak wy jako adwokaci, radcowie prawni w przyszłości będziecie mogli wykorzystać te formy na swoją korzyść, właśnie żeby generować te leady, o których wcześniej wspomniałem. SEO, czyli optymalizacja pod wyszukiwarki internetowe. Jak wpisujecie często w Google, załóżmy radca prawny Gdańsk, no to niektóre wyniki wyświetlają się wyżej, inne niżej. To nie jest losowe, to jest właśnie na to, jak wysoko dana strona jest, że tak powiem, wyszukiwania Google, jak wysoko, czyli czy jest pierwsza, druga, trzecia, tak? Czyli im wyżej, że tak powiem, tego paska wyszukiwań, tym jest, no właśnie o tą wysokość chodzi. Od tego zależy treść waszej strony,
czyli de facto też słowa kluczowe użyte w treści na waszej stronie. Struktura witryny, tutaj wchodzi backend, czyli to, jaką robotę odwalą wasi programiści, których zatrudnicie do stworzenia waszej strony. No chyba, że jesteście na tyle zdolnymi programistami, jak i prawnikami i stworzycie stronę samemu, no to warto poczytać w internecie, jak to dobrze zrobić, żeby było to optymalne pod wyszukiwarki internetowe, głównie pod Google'a, ale oczywiście jeszcze mamy Binga na przykład. Funkcjonalność witryny, czyli jak bardzo ta witryna będzie potem przyjazna dla waszego odwiedzającego na tej witrynie, czyli też de facto dla waszego potencjalnego klienta. Link building, czyli linkowanie, czyli że tak powiem, jak często wasza strona jest w pewnym sensie cytowana w internecie. Im częściej jest, oczywiście to nie tylko to, że link do waszej strony pojawi się, nie wiem, 1000 razy na jakichś forach czy innych i tak dalej. Liczy się też jakby jakość tych miejsc, w których pojawi się link do waszej strony. Dlatego to też jakby, no jest to pewna sztuka, nie jest to łatwe. Następnie social media marketing, czyli de facto główna działalność mojej firmy. No i na ten moment wyróżniamy bardzo wiele platform social media. Nawet pewne platformy, o których kiedyś nie myśleliśmy w kategorii social mediów, często już są postrzegane jako social media. Takim przykładem może być Reddit na przykład. Reddit stał się, kiedyś to było głównie forum, ale teraz już jest często postrzegane i stawiane gdzieś tam w rankingach razem z portalami social media. Więc oczywiście Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, TikTok, Pinterest, Snapchat. Na pewno widzieliście multum radców prawnych, adwokatów udzielających się na Facebooku, może też Instagramie, może też na pewno też LinkedInie, ale uważam, że największy potencjał na ten moment, na YouTubie też pewnie jest sporo, ale największy potencjał na ten moment, potencjał jeszcze niewykorzystany w branży prawniczej, uważam, że jest na Twitterze i na TikToku. Na Twitterze możecie pomyśleć, a prawie nikt w Polsce nie używa Twittera. No, może nie jest to bardzo duża grupa osób, która używa Twittera w Polsce, ale jest to jakby Twittera używa gdzieś tam ta grupa ludzi lepiej zarabiających. Tak spotkałem się kiedyś z takimi statystykami, że średni dochód użytkownika Twittera jest zdecydowanie wyższy niż średnia krajowa. Więc też możecie myśleć w tym kontekście, że jako radcowie prawni, adwokaci raczej będziecie do takiego targetu świadczyć swoje usługi. Więc może warto jednak się skupić na tym Twitterze, a nie LinkedInie, Instagramie, Facebooku, które już są przesiąknięte, że tak powiem, innymi adwokatami, radcami prawnymi. A TikTok, no można uważać, że to głupia zabawa dla dzieci i tak dalej, ale prawdę mówiąc, w Stanach to już się dzieje. W Stanach na TikToku są milionerzy, podejrzewam, że też jacyś miliarderzy też by się znaleźli. Są prawnicy, są fizjoterapeuci i TikTok to nie są tylko śmieszne filmiki czy tańczenie przed kamerką do najbardziej popularnego kawałka, to bardzo często też są fajne, informacyjne treści. Następnie mamy PPC, płatne kampanie reklamowe. I oczywiście tutaj raczej adwokaci nie mogą używać tego rodzaju formy reklamy, ale radcowie prawni jak najbardziej, tylko oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, nie może być to nachalna reklama. Musi być to, że tak powiem, wiecie, można na przykład PPC używać do marketingu treści, o którym wspomnę po tym slajdzie de facto, ale jeśli chodzi o płatne kampanie reklamowe, to głównymi narzędziami są Google Adsy, Facebook Adsy, no i gdzieś tam LinkedIn Adsy.
Warto też pamiętać, że Facebook i Instagram, te treści sponsorowane, które widzicie na swoich tablicach, zarówno na jednej, jak i drugiej platformie, to jest jakby jedna platforma reklamowa. Jak ja na przykład tworzę kampanię reklamową dla jednego z moich klientów, to automatycznie treści są dystrybuowane zarówno na Facebooku, na Instagramie oraz jeszcze jest taka tam dodatkowa sieć reklamowa Facebooka, czyli jakieś aplikacje do inne Facebooka i tak dalej. I automatycznie jest to, reklama jest wyświetlana na wszystkich platformach, ale ja mogę sobie wybrać, że na przykład chcę, żeby moja reklama wyświetlała się tylko na Facebooku. LinkedIn Ads nie są jeszcze tak popularne w Polsce, też ze względu na to, że LinkedIn Adsy są po prostu drogie. Ale z drugiej strony gdzieś tam statystyki pokazują, że jeśli chodzi o naprawdę, że tak powiem, jak to się mówi po angielsku, high ticket services, czyli po prostu bardzo drogie usługi, co też często może być po prostu usługą prawniczą, to LinkedIn Ads zdecydowanie ma przewagę nad Googlem czy Facebookiem, gdzie też trzeba pamiętać, że wtedy jest o wiele większa konkurencja na takim Facebooku czy na Google. Taboola to jest inna sieć displayowa, czyli na przykład jak wejdziecie sobie, akurat Onet ma niektóre sprzedane swoje tamte kwadraciki, jak wejdziecie na Oneta i zobaczycie reklamy, to niektóre kwadraciki Oneta są sprzedane Google'owi, ale tak samo inne strony mogą dzierżawić, swoje kwadraciki na swojej stronie, na przykład Taboola, czy też innym platformom właśnie sieci displayowych. Ostatnio pojawiły się TikTok Adsy, tylko w Polsce jeszcze dostęp do nich nie jest aż taki prosty. Na przykład jakiś czas temu próbowałem się zarejestrować i ciągle czekam na e-maila od TikToka, więc zobaczymy. Pinterest Adsy, Reddit Adsy, pewnie są jeszcze jakieś adsy, o których tutaj nie wspomniałem. Ogólnie jest tego więcej i więcej. A, no i właśnie ten mem, który tutaj załączyłem, to jest też bardzo ciekawa rzecz, bo bardzo często uważamy, że ja myślałem o czymś, czy rozmawiałem z kimś o tym, że chcę coś takiego kupić, a potem mi to się pojawiło na telefonie. No i czemu wam się to pojawia na telefonie? No bo po prostu w takich sytuacjach nie ma dowodów na to, że faktycznie Facebook, czy Instagram, czy WhatsApp, czy cokolwiek nas podsłuchuje, kiedy nawet mamy, no właśnie, tak jak leży mój telefon teraz tutaj na parapecie, może podsłuchują nas, może nie, nie wiem, no nie ma na to dowodów, ale chodzi mi o to, że po prostu my, marketerzy, musimy na tyle zrobić dobrą robotę, żeby, że tak powiem, myśleć jak wy. I wtedy w dobrym momencie dotrzeć do was z konkretną reklamą. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. Jeśli nie wyjaśniłem tego odpowiednio dobrze, no to jakby powiem troszkę o tym więcej w sekcji Q&A. Następnie content marketing. I content marketing moim zdaniem jest najważniejszym narzędziem dla adwokatów i radców prawnych, ponieważ jest to technika marketingowa polegająca na tworzeniu i dystrybuowaniu wartościowych, odpowiednich i spójnych treści. Celem marketingu treści jest przyciąganie i zdobycie klientów z określonej grupy docelowej. I właśnie to jest ta nienaganna reklama. I jakiego rodzaju mogą to być treści? Mogą to być infografiki, artykuły, wideo, podcasty, e-booki. I tak jak ja dzisiaj dla was prowadzę, webinary. Chociaż muszę przyznać, że webinary ostatnio w branży prawniczej, z tego co słyszałem, to się zrobiły bardzo modne i słyszałem, że częściej na te webinary to chodzą studenci prawa, aniżeli potencjalni klienci. Więc też jeśli nie wiem, czy po studiach może jak będziecie już na waszych aplikacjach, a będziecie chcieli gdzieś tam się rozwijać i tak dalej i coś sprzedawać, na przykład, nie wiem, jakieś e-booki i wtedy e-booka zareklamować za pomocą webinara, to się zastanówcie, czy to jest
Na pewno najlepsza metoda przy tym, jaki jest po prostu przesyt tych webinarów na ten moment. Ale content marketing wykracza również poza to, co wspomniałem na tym slajdzie. No właśnie dlatego też dałem tego mema. What exactly is content marketing? Bo contentem też de facto można określać posty na Facebooku, tak? Bo to też jest treść. Content oznacza treść. I posty na Facebooku są de facto treściami. I następnie mamy email marketing. I to jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ bardzo podobny webinar prowadziłem prawie 3 tygodnie temu. I zanim przeprowadziłem ten webinar, no to ogólnie treść tego webinaru konsultowałem z moją dziewczyną, która jest obecnie aplikantką radcowską i mówię jej, że email marketing. A ona mówi mi: nie, no email marketing, no to zdecydowanie to nie będzie współgrało z przepisami prawa, jakie obowiązują radców prawnych i adwokatów. Tylko że ona postrzega email marketing jako to, że ona z Zalando, czy z CCC, czy z innego sklepu dostaje ciągle zniżki na kolejne zakupy. Ale email marketing ma też inne formy. Są to maile powitalne, czyli w momencie, kiedy ktoś, że tak powiem, zasubskrybuje do waszej listy mailowej. Są to newslettery. Zaraz o nich więcej trochę powiem, bo też chcę sprzedać wam super, super pomysł, którego chyba jeszcze nie ma, a obserwując obecne trendy, może być bardzo, może, no może być, może okazać się sukcesem. Dedykowane maile, czyli po prostu segmentujesz tą swoją listę odbiorców na podstawie różnych czynności, które oni dokonali w przeszłości względem twojej marki, czy twojego sklepu, czy cokolwiek. I wtedy im wysyłasz jakieś dedykowane oferty i tak dalej. Podgrzewanie leadów, czyli takie przygotowywanie tego leada do dokonania zakupu, bo ktoś może, nie wiem, na przykład zapisaliście się do newslettera na Adidasie, ale jeszcze nie chcecie kupić i Adidas zacznie wam wysyłać na przykład maile mówiąc o tym, jaką oni są supermarką. Może wam też wyślą coś w stylu, że oni dbają o środowisko, a akurat was takie tematy, że tak powiem, grzeją, więc to was przekona do tego, żeby właśnie wybrać Adidasa, a nie Nike'a. Coś w ten deseń. Transakcyjne maile, story brandy. Trzeba pamiętać, że w marketingu, w dzisiejszym marketingu chcemy od marek czegoś więcej. Nie chcemy, żeby firma była po prostu firmą i świadczyła najlepsze usługi czy najtańsze usługi. Bo bardzo często gdzieś tam w teoriach z zarządzania, jeśli chodzi o konkurencję na rynku, wszystko się rozbijało o jakość usług albo o cenę usług. Ale dzisiaj jest też wiele innych czynników, które wpływa po prostu na pozycję danej firmy na rynku. No i jedną z nich jest właśnie ten story brand, czyli to, jakie wasza marka, wasza kancelaria, którą będziecie prowadzić w przyszłości, niesie za sobą wartości, jaką historię niesie po prostu. Ta historia pewnie będzie przedłużeniem was samych, ale warto, żebyście to podkreślili. No i opinie, czyli właśnie, e-maile są też świetnym po prostu sposobem o to, żeby poprosić o opinię. Tylko że pamiętajcie, że to nie jest tak, że wy sprzedacie komuś produkt, czy wy poprowadzicie dla kogoś rozprawę, załóżmy, że ją wygracie i tak dalej, i wy już, nie wiem, 12 godzin po tym, jak wyjdziecie z sali sądowej ze swoim klientem, to wy do niego napiszecie: ej, wystaw mi opinię na Google. No to tak nie działa. Bardziej, wiecie, musicie po prostu zbudować relacje z tym klientem. No i właśnie, no jeszcze zanim przejdę do kolejnego slajdu, to jeszcze o tych newsletterach. Ogólnie na świecie jest to już dosyć spory trend w tym roku. W Polsce ten trend, tak, że tak powiem, powoli raczkuje, ale zaczyna się robić coś takiego jak newslettery, które są
w modelu biznesowym freemium. Model biznesowy freemium to jest na przykład Spotify, czyli macie wersję darmową, dzięki której możecie słuchać muzykę, ale macie ograniczone, że tam funkcje i tak dalej, albo macie opcję premium. W przypadku newsletterów to działa tak, że po prostu autorzy tych newsletterów wysyłają po prostu wersję free, która jest okrojona, a wersja premium po prostu zawiera więcej treści, często bardziej wartościowych. No i takim pomysłem dla adwokata, dla radcy prawnego byłoby wysyłanie takiego newslettera dla przedsiębiorców, ponieważ z własnego doświadczenia wiem, że przepisy prawa przedsiębiorcom potrafią, że tak powiem, sprawić duży ból głowy, ponieważ bardzo często my po prostu nie rozumiemy ich, ponieważ są napisane takim językiem, że właśnie trzeba skończyć studia prawnicze, żeby te przepisy zrozumieć. Dlatego bardzo fajne by było, bardzo fajny newsletter byłby wtedy, kiedy jakiś prawnik, albo student prawa, albo aplikant, po prostu każde, że tak powiem, nie wiem, aktualizacje w prawie dla przedsiębiorców wyjaśnialiby na taki prosty język, żeby taki odbiorca, taki przedsiębiorca zrozumiał. I myślę, że na przykład, nie wiem, zapłacenie 10-20 zł miesięcznie za takiego newslettera, to nie byłoby, że tak powiem, jakaś zabójcza cena dla przeciętnego przedsiębiorcy w naszym kraju. Więc, że tak powiem, zróbcie to szybko, zanim ktoś inny to zrobi. Jeśli ten pomysł wam się podoba i myślicie, że mógłby wypalić. No ja myślę, że mógłby, ale to już od was zależy. Teraz pomówimy o ścieżce zakupowej klienta, bo to nie jest tak, że po prostu ktoś wpisuje sobie, że tak powiem, w Google'a, tak? Radca prawny Gdańsk, on idzie do tego radcy prawnego, i od razu idzie do tego radcy prawnego i od razu zleca temu radcy prawnego poprowadzenie swojej sprawy. Oczywiście kiedyś ogólnie podejrzewam, że w waszej branży dużo działo się na zasadzie polecenia, na zasadzie renomy w danym mieście, czy gdzieś tam w danym rejonie i tak dalej. Ale teraz dzięki internetowi mamy możliwość porównywania, mamy możliwość robienia researchu, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję zakupową. Dlatego też tak wygląda właśnie ścieżka zakupowa klienta. Wasz klient, żeby, że tak powiem, został faktycznie waszym takim porządnym, dużym klientem, to najpierw musi być was świadom, czyli tutaj lewy dolny róg, to jest świadomość klienta. Następnie musi się z wami, że tak powiem, wejść w jakieś zaangażowanie, wejść w jakąś interakcję z wami, z waszą marką w sieci najprawdopodobniej. Następnie zasubskrybować, czyli na przykład właśnie newsletter, czy subskrypcją też może być właśnie na YouTubie, nie wiem, będzie czytał waszego bloga, załóżmy, czy coś. Następnie coś od was kupi, ale niezbyt drogiego, czyli na przykład przyjdzie na jedną godzinę konsultacji i czy też możecie jakby inne formy, na przykład napisać e-booka, napisać książkę i musicie pamiętać, że nawet jeśli sprzedacie, tak, nawet jeśli prowadzenie sprawy dla radcy prawnego to jest kilkanaście tysięcy złotych, to nawet jeśli ten radca prawny dużo, dużo wcześniej sprzeda coś tej osobie właśnie za 100 zł, a nawet za, załóżmy, za te 30 zł sprzeda tą książkę, sprzeda tego e-booka, to zmienia się jego relacja z tym potencjalnym klientem, bo zmienia się relacja z bycia potencjalnym klientem na bycie klientem. Czyli już jakby dochodzi do transakcji zakupowych, transakcji wymiany,
pomiędzy wami a tym klientem. No i oczywiście, jeśli ten klient jest zadowolony z konsultacji czy z e-booka, to właśnie jest w tej fazie ekscytacji i czasem sam przejdzie do następnej fazy, czyli tak zwanego wspinania się. No i tutaj w przypadku branży prawniczej to jest po prostu pewnie poprowadzenie sprawy albo obsługa prawna przedsiębiorstwa, instytucji czy cokolwiek. Ale czasem też potrzebuje lekkiego popchnięcia. Czasem po takiej, ktoś przyjdzie do was w przyszłości na konsultację, zostawi wam swój numer telefonu, ale nie wiem, mija tydzień i on się nie odzywa. To czasem warto chwycić za tą słuchawkę, zadzwonić do tej osoby i no jak tam, czy pan podjął decyzję, czy startujemy z tym, czy jak. Nie wiem, no musicie to jakby ubrać też swój gdzieś tam prawniczy żargon, że tak powiem, no ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. I tutaj coś pominąłem. Gdzieś mi uciekł jeden mail. Dobra, ale ogólnie chciałem dać taką przykładową ścieżkę zakupową klienta tutaj. I mianowicie, co musicie zrobić, żeby doprowadzić do tej fazy świadomości waszego klienta? To jest SEO i to jest PPC, czyli albo wyświetlicie się po prostu waszemu potencjalnemu klientowi w wyszukiwaniach Google'a, albo mu się wyświetlicie za pomocą Google Adsów, Facebook Adsów, LinkedIn Adsów, ale też możecie czasem na randomie mu się wyświetlić po prostu na jakiejkolwiek platformie social media, ale uwierzcie mi, że biorąc pod uwagę dzisiejsze algorytmy, prowadzenie samego fanpage'a bez inwestowania w budżety reklamowe, czyli w PPC, czyli w płatne kampanie reklamowe, oj, to jest po prostu bardzo trudno. Ewentualnie możecie spamować po różnych grupach typu grupa przedsiębiorczy Trójmiasto, biznesmeni 2.0, tego typu grupy, że jesteście prawnikami i może ktoś w końcu, że tak powiem, się wami zainteresuje, waszym fanpage'em i tak dalej. No ale jednak trzeba wydawać na reklamę Facebook, głównie Facebook, że tak powiem, w ten sposób skonstruował teraz swoją maszynę, żebyście po prostu wyciągali portfel i płacili za reklamę, za to, żebyście się wyświetlali tym potencjalnym klientom. No ale tak, już się wyświetliliście, już się zobaczyliście, już ten potencjalny klient wie, kim jesteście, no i teraz przychodzi czas na zaangażowanie, czyli musicie tutaj podsunąć jakieś treści, social media marketing, a może na blogu, a może coś i tak dalej. I następnie z tego zaangażowania, interakcji przechodzimy do subskrypcji, czyli taka osoba regularnie na przykład zagląda na waszego bloga, albo zapisała się do waszego newslettera, do waszej listy mailowej. No i wtedy musicie, że tak powiem, ją z tej listy mailowej, z tego bloga poprowadzić do zakupu. Czyli no musicie też pamiętać, że jeśli chodzi o na przykład konsultacje prawnicze takiego przeciętnego Kowalskiego, no to raczej to jest zakup doraźny, tak? Nie jakby to nie jest tak jak jakby chcę kupić skarpetki, kupuję skarpetki, tylko to jest raczej mam problem i potrzebuję rozwiązania. Więc musicie jakby to też jest, musicie dużo spędzić na świadomości i interakcji i tej subskrypcji, zanim dojdzie do konwersji na tą konsultację prawniczą, ale dlatego, tak jak wspomniałem, może warto napisać książkę, napisać e-booka i w ten sposób zmienić waszą relację z tego potencjalnego klienta na klienta. Kolejna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę, to jest kreowanie marki osobistej. Jestem zawiedziony, że zapomniałem tutaj wstawić jakiegoś mema albo fajnego obrazka, no ale trudno. Więc jak będziecie chcieli kreować swoją markę osobistą, czy to na Facebooku, tylko że pamiętajcie, że profil osobisty na Facebooku na dzień dzisiejszy chyba nie jest najlepszym miejscem na kreowanie marki osobistej, lepiej robić to jakby za pomocą fanpage'a, ale też uważam, że kreowanie marki osobistej lepiej obecnie robić na Instagramie, LinkedInie, TikToku, Twitterze.
Tak jak wspominałem wcześniej, TikTok i Twitter, zaufajcie mi, to jest jeszcze, że tak powiem, niewykorzystana nisza w waszej branży. No ale wracając do tematu, kreowanie marki osobistej. Zanim zaczniecie to robić, musicie sobie odpowiedzieć po prostu na cztery pytania. Przede wszystkim, kim jesteście? Musicie pamiętać, że pomimo, że jesteście jedną z iluś tam radców prawnych, załóżmy w izbie w Gdańsku, to i tak jesteście, no jesteście unikalni, unikatowi i nie będziecie ze wszystkimi rezonować. Nie każda osoba, która zobaczy wasz profil, będzie go followować. Nie każda osoba, która was znajdzie w Google'ach, akurat do was pójdzie na konsultację, będzie chciała skorzystać z waszych usług, bo może już zacząć odbierać pewne rzeczy, które jej nie pasują, a są osoby, którym będziecie odpowiadać i jakby musicie po prostu, nie udawajcie nikogo innego, pokażcie tym, kim jesteście, bo jakby wtedy będziecie w stanie, że tak powiem, nawiązać prawdziwą więź ze swoimi potencjalnymi klientami i też doprowadzicie do tej retencji, o której wspominałem na samym początku. No i właśnie, z czego chcecie być znani? Ale nie tylko, że chcecie być znani na przykład z danej dziedziny prawa, nie wiem, karne, cywilne, nie wiem, tam jakieś inne, nie wiem, odszkodowania czy coś takiego, ale też na przykład może chcecie być znani jako do bólu profesjonalny prawnik. Okej, to kreujcie taką markę, że jesteście do bólu profesjonalnymi prawnikami. A może chcecie być takim prawnikiem z jajem, tak? No to też pokażcie to, że jesteście prawnikiem z jajem. Ale tak jak mówiłem, nie udawajcie nikogo. No i wtedy, jak sobie już zdefiniujecie, kim jesteście i z czego chcecie być znani, to sobie zdefiniujcie, kim jest wasz idealny klient. Bo wtedy to wam o wiele ułatwi marketing, bo wtedy jak będziecie myśleć o tym swoim idealnym kliencie, to będziecie wiedzieć, jakiego rodzaju treści, jakiego rodzaju reklamy ten wasz idealny klient będzie oczekiwał. I następnie zadajcie sobie pytanie, kim są i gdzie są najwięksi eksperci z waszej branży. Czyli właśnie na jakich platformach się znajdują. Znaczy najpierw musicie jakby zdefiniować, kim są te osoby, a potem znaleźć je na odpowiednich platformach, zobaczyć, gdzie oni najczęściej się udzielają. I następnie, co musicie zrobić, to wchodzić w interakcję z dwoma powyższymi, czyli właśnie z idealnymi klientami i z tymi ekspertami. Wchodzenie w interakcję z tymi ekspertami zapewni wam ekspozycję. Jakby pokażecie się tam wśród innych prawników, ale też wśród waszych potencjalnych klientów, że jest ktoś taki jak radca prawny Bartosz Nowak. Nie wiem, jest tutaj Bartosz Nowak, czy dobrze wymyśliłem, że nie ma tu nikogo takiego? No ale dobra, mniejsza. Też klienci. Czasem może być tak, że będziecie właśnie na tym. Na Instagramie jest, jak klikniecie w tą lupę, to jest Explore i może akurat wam wyskoczy post i no to może to jest mało prawdopodobne, ale może jakiś przedsiębiorca, właśnie Daniel Bogusławicz prowadzący Real Hustlers Marketing napisze, że ma teraz problem taki i taki i to jest problem natury prawnej i nie wie, co z tym zrobić. I właśnie wy może, nie wiem, no polajkujecie jego post, napiszecie komentarz, napiszecie mu DM, i może on się właśnie stanie waszym klientem. Tak też może być. Uważam, że takie sytuacje nie będą często miały miejsca obecnie, ale za 5 lat, za 10, myślę, że będzie coraz więcej takich okazji, takich sytuacji na właśnie wejście w interakcję z waszym potencjalnym klientem i w ten sposób też zdobycie tego klienta. I pamiętajcie, że żeby zawsze wam przyświecała jedna zasada. Cokolwiek robicie, czy to jest marketing waszej przyszłej kancelarii, czy kreowanie marki osobistej, dajcie więcej od siebie, niż chcecie dostać za nią. Bo tak naprawdę koniec końców i tak dostaniecie więcej.
ale działajcie z tą myślą w głowie, że chcę dać więcej. Tak jak ja dzisiaj, tak? Ja przychodzę do was za darmo, robię dla was webinarium, bo chcę wam dać dużo wiedzy, ale z drugiej strony z tyłu głowy wiem, że w tym momencie edukuję przyszłe pokolenie moich potencjalnych klientów. Więc wiem, że w dłuższej perspektywie dostanę z tego więcej, ale na ten moment ja daję więcej od siebie. I teraz mam jeszcze dla was dwa ciekawe przykłady właśnie prawników w social media, którzy prowadzą swoją komunikację czy kreują markę w ciekawy sposób. Pierwszy przykład to jest adwokat Bartosz Gajek. Właśnie tak jak widzicie po lewej, gość do mnie napisał na LinkedInie wiadomość prywatną. I to w ogóle, to jakby tego nie klasyfikujemy jako reklama internetowa, to jest bardziej tak zwany social selling, to też możecie sobie potem poszukać, na czym polega social selling, ale zobaczcie, że ten gość nie napisał do mnie od razu i zapytał mnie: panie Danielu, widzę, że pan jest właścicielem agencji i czy nie chciałby pan mojej obsługi prawnej, tak? Czy ja będę pana chronił przed tym, żeby pana biznesowi nic się nie stało? Nie, nie, nie. On przede wszystkim polecił mi swoją stronę, gdzie ja mogę dostać dużo wartości, zanim w ogóle, że tak powiem, wyciągnę mój portfel w jego stronę, tak? No i fajnie, że on tutaj bardzo podkreśla niszę, na jakiej on się po prostu skupia w swojej pracy, czyli właśnie on pomaga agencjom reklamowym. To jest tak bardzo mała nisza, że podejrzewam, że jest najlepszym specjalistą w Polsce pod tym względem. Drugi ciekawy przykład to możecie znać, bo akurat tutaj lokalnie Trójmiejsko, Tomasz Palak, no i też on właśnie bardzo dużo mówi o rzeczach z pogranicza prawa i reklamy. I właśnie Tomasz Palak też jest świetnym przykładem tego, że on chce dać więcej od siebie, niż chce dostać w zamian, ponieważ jak ja go wygooglałem jego stronę i wszedłem na jego stronę, to na samym początku pojawia się jego blog. Czyli on na samym początku już chce dać wiedzę. On nie chce na samym początku przedstawiać siebie, przedstawiać swojej firmy, przedstawiać swojego biznesu, pokazywać mi cennika, zachęcać do zakupu. On chce najpierw stworzyć, że tak powiem, w moich oczach swój taki wizerunek super eksperta. Bo on po prostu wierzy, że dzięki temu potem ja potencjalnie mogę się stać jego klientem. No i na koniec jeszcze chciałem wam polecić, żebyście obserwowali moją firmę w social media, ponieważ bardzo jakby też właśnie, jakby to sposób komunikacji, jaki prowadzimy w social mediach, jest nastawiony na właśnie edukację. Nie ma czegoś takiego, że piszemy na każdym kroku: a mamy taki i taki pakiet, kupujcie u nas, skorzystajcie z naszych usług czy coś tam. Nie, ja po prostu każdy film, który nagrywam na YouTube'a, czy każdy post, jaki tworzy moja social media menadżerka na Facebooka i Instagrama. Chodzi o edukowanie, chodzi o dostarczenie wartości dla odbiorcy. I oczywiście też możecie obserwować mnie w social mediach, na Instagramie i na LinkedInie, gdzie też staram się rozwijać swoją markę osobistą, ale mój problem polega na tym, że jestem bardzo niekonsekwentny w tym, że po prostu mam tygodnie, gdzie wrzucę na przykład codziennie, a mam tygodnie, że nie wrzucę nic. I to też jest błąd. Więc pamiętajcie, jak chcecie kreować swoją markę osobistą, to wrzucajcie codziennie. Jakby albo jak nie codziennie, to przynajmniej ustalcie pewną częstotliwość, z jaką będziecie postować i potem się tego trzymajcie.